Obok wody? Cement to najczęściej występująca substancja na świecie. Razem ze szkłem i stalą beton jest symbolem nowoczesnych metropolii, miast, dróg, lotnisk czy mostów. Jego historia jest jednak znacznie dłuższa. W rzeczywistości to jeden z najstarszych znanych człowiekowi materiałów budowlanych. W neolitycznych budowlach pierwszych ludzi odnaleziono ślady wykorzystania betonu. Starożytni Egipcjanie świadomie wykorzystywali zaprawę cementową przy budowie piramidy Cheopsa w Gizie. Jednak dopiero Rzymianie opracowali przepis na to, co dziś możemy nazwać betonem, czyli zaprawę z tufu wulkanicznego, żwiru, wapna i wody. Ten wynalazek umożliwił rozrost wielkich antycznych miast, zamieszkiwanych nawet przez milion mieszkańców. Podstawowymi składnikami betonu są piasek i woda. Materiały łatwo dostępne właściwie w każdym miejscu na powierzchni Ziemi. Kluczowym składnikiem mieszanki pozostaje spoiwo. Kiedyś były to naturalne surowce, takie jak tuf wulkaniczny. Dzisiaj powstaje ono w wyniku kruszenia wapienia, a następnie wypalania go w wielkich piecach. Po zmieszaniu z gipsem i dodatkami otrzymujemy cement, który wymieszany z wodą i piachem tworzy beton. Trwały, lekki, ale także, może przede wszystkim, prosty i tani w produkcji. Może być odlany w każdym kształcie lub formie, a jego struktura zapewnia mu sprężystość. To dlatego kopuła Panteonu do dzisiaj pozostaje największą konstrukcją z nieuzbrojonego betonu. Beton to także materiał łatwo poddający się recyklingowi. Betonowy odcinek autostrady A4 na zachód od Wrocławia w 1/3 składa się ze starej, 70-letniej nawierzchni betonowej, którą rozebrano, rozkruszono i wykorzystano do budowy nowej autostrady. To dlatego też ilość konsumowanego betonu dwukrotnie przewyższa użycie innych materiałów budowlanych. W skali roku globalna produkcja betonu wynosi około 6 miliardów metrów sześciennych. To prawie metr sześcienny na każdego mieszkańca Ziemi. Beton szybko stał się synonimem nowoczesności. Do tego stopnia, że w latach 20. XX wieku, kiedy nie był tak rozpowszechniony, architekci imitowali i stylizowali tradycyjne konstrukcje budowane z cegły na konstrukcje wylewane z betonu. Beton umożliwia ekspresję za pomocą faktury, kształtu i koloru. Dlatego do dnia dzisiejszego pozostaje inspiracją dla wielu twórców sztuki. Szybko zmieniający się świat rodzi nowe potrzeby zastosowania tego materiału. Dlatego beton ewoluuje. Na rynku pojawiają się jego eksperymentalne odmiany, mogące przewodzić światło czy energię elektryczną, ale też takie, które choć są niebywale cienkie, pozostają wytrzymałe jak stal. Beton wykorzystywany jest przez wszystkie kultury na całym świecie. Towarzyszy człowiekowi od rewolucji neolitycznej aż do dnia dzisiejszego. Nieprzerwanie umożliwia nam przekraczanie kolejnych granic natury. I choć często przeciwstawiany jest tradycyjnym budulcom takim jak drewno czy stal, to w odróżnieniu od nich jest stale udoskonalany i modyfikowany, dzięki czemu może nas jeszcze wiele razy zaskoczyć.